na PiS-owi? Ja zagłosuję też na PiS w tych wyborach. Mam nadzieję, że PiS znowu wygra i niech rządzą jeszcze kolejne 20 lat. Mam nadzieję, że za 10 lat będzie taki głód, kurwa, i taka bieda w tym kraju, że ludzie będą własne gówno wpierdalać i się wreszcie, kurwa, obudzą, co oni robią ze swoim, kurwa, marnym życiem. Jestem patriotą. Nie wiem, co to jest w ogóle za pytanie. Ale mam nadzieję, że PiS tak rozkurwi ten kraj ekonomicznie, inflacją i tym wszystkim. Jakby to powiedzieć, no. Też... Żyjemy w kraju, w którym zbieranie ogórków w Holandii jest bardziej opłacane niż edukacja, kurwa, i przyszła praca. Więc ja nie rozumiem. Wie pan co, panie... Populizmów, wiesz? Tylko ja żyłem za czasów, w których było PO, i żyłem za czasów, w których teraz jest PiS. I powiem wam szczerze, że naprawdę plułem i psioczyłem na to PO kiedyś, to jak spojrzę z perspektywy czasów na rządu PO i PiSu, to powiem wam całkowicie szczerze, że rządy PO były do przeżycia, nie? Tak naprawdę w sensie było okej. A teraz powiem tak, ja już jestem jedną nogą w Walhalli. Kurwa, teraz niedługo Krystian wybory, chuj wie tutaj na kogo głosować, tak szczerze. Zastanawiałem się nad konfą, nie? A ty na kogoś głosujesz? Dajesz, tak bym chciał wrócić do ZSRR. Tak mi się teraz źle żyje, kurwa, w tej Polsce. Mam wszystko na wyciągnięcie ręki. Mam w chuj żarcia, w chuj wody, w chuj wszystkiego. Jak chcę pizzę, to dzwonię po pizzę. Mam wszystko na wyciągnięcie ręki. Nie ma problemu z pracą, z głodem, z niczym. Tak bardzo chciałbym wrócić do ZSRR.